awokado, wielku, pod awokado było 40 tysięcy. Czemu nie ma awokado? Czarny kot, biały kot. 25 byłyby 2 złote. Taką bułę i nie, nie mam świnki, wszystko jest w porządku. Po prostu jest to tabletka, którą odłożyłam na bok, żeby się z wami przywitać. Cześć, witam was bardzo serdecznie, rozpoczynamy kolejnego reading vloga. Wybaczcie, że ja taka jestem troszeczkę jeszcze zakatarzona, mam trochę zmieniony głos i no widać, że jeszcze troszeczkę jestem chora, ale jak wam ostatnio wspominałam na Instagramie i jak też pisałam tutaj w zakładce społeczności, niestety dorwało mnie choróbsko. Zapalenie gardła, zapalenie krtani, początki zapalenia oskrzeli, no po prostu powiem wam, że jakbym mogła grać w bingo, to bym miała odhaczone po prostu bingo. Ale to tylko tak chciałam wyjaśnić, wytłumaczyć się też troszeczkę, bo może nie wszyscy widzieli tę wiadomość, że jestem chora, więc tak jakoś też chciałam zacząć tego reading vloga. I jeżeli jesteśmy już przy temacie reading vloga, to najwyższa pora, żebym wam powiedziała, co będę czytała. A skupimy się tutaj na serii skandynawskiej! Tak się cieszę, ponieważ ja uwielbiam książki Roya Jakobsena. To znaczy tak, nie będę czytała wszystkich, ponieważ Niewidzialnych, Oczy z Rigela i Białe Morze. Powinnam to... A nie, dobrze, dobrze, tak to jest. Pierwsza, druga... Nie, się. Tak, teraz już jest dobrze. Niewidzialni, Białe Morze, Oczy z Rigela i Tylko Matka. Te trzy książki już czytałam. Reading vlogi z tymi pozycjami pojawiły się... Nie. Reading vlog z tymi pozycjami na kanale jest, tutaj wam gdzieś wkleję link, jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście. Ja o tych książkach mówiłam rok temu i nie ma tam spoilerów, także gdybyście chcieli zobaczyć, a nie czytaliście tych książek, to jakby tutaj też nie będzie spoilerów. Postaram się tak bardzo, bardzo ogólnie powiedzieć, o czym są te książki, żeby was zachęcić, żeby wam wiele nie zdradzić i będę bardziej skupiała się na własnych odczuciach. Też tam zawsze tak staram się robić, jak mówię o książkach, które mają swoją kontynuację. I w tym reading vlogu będę czytała tylko tę najnowszą pozycję, czyli właśnie Tylko Matka Roya Jakobsena. Książka miała swoją premierę 1 września. Pokrótce o czym są trzy poprzednie części. Niewidzialni, to znaczy jakby wszystkie te trzy książki łączy jedna postać, mianowicie Ingrid Baroy. I w pierwszej książce poznajemy Ingrid jako małą dziewczynkę, która wychowuje się na wyspie i poznajemy jej losy od samego początku, jak przyszła na świat, co miało na nią wpływ i właśnie ten tytuł Niewidzialni jest dość znaczący w całej tej historii. Chodzi o to, że rodzina Ingrid Baroy naprawdę jest dość niewidzialna, ponieważ są oni na wyspie sami. Oni nie potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, oni są samowystarczalni, oni się dobrze czują we własnym towarzystwie, oni jakby odczuwają szczęście poprzez życie na tej wyspie i nie potrzebują do szczęścia nikogo innego. Jest to bardzo surowa historia, bardzo surowy klimat, który tutaj czuć na każdej stronie. Jednocześnie te relacje między bohaterami są też niekiedy... Z jednej strony bardzo zimne, ale z drugiej strony takie chwytające za serce, z tego co dobrze pamiętam. Ale wiem, że ta książka miała wiele stron, które jakby były przeciwstawne, a jednocześnie tworzyły niezwykły klimat. W drugiej książce Roya Jakobsena, czyli Białe Morze, poznajemy dalej losy Ingrid Baroy, która... Chciałam tę książkę schować, a no... Mówię teraz o tej części. Poznajemy losy Ingrid Baroy, która już wychodzi poza tę strefę komfortu, która już zaczyna mieszkać poza wyspą i do której też... Jakby w może nie do której, tylko gdzie jakby jej przestrzeń, jej wyspa zostaje naruszona, ponieważ akcja rozgrywa się podczas wojny i na jej wyspie zostają znalezieni mężczyźni. Jak się okazuje, jeden z mężczyzn przeżył to wszystko, co się wydarzyło, nie mogę wam powiedzieć co, i Ingrid stara się z nim nawiązać kontakt.
Jak te losy się i dalej potoczą, to tutaj nie mogę wam zdradzić, ponieważ tutaj jakby łączy się to też z trzecią książką Roya Jakobsena, czyli Oczy z Rigera, ponieważ tutaj już jest książka drogi. Tutaj poznajemy już Ingrid, która opuszcza na samym początku swą wyspę, żeby znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących ją pytań, które powinna zadać w drugiej części, a chce je zadać w trzeciej. Stara się znaleźć odpowiedzi, żeby jej życie mogło wrócić do porządku dziennego. Także to w takim dużym skrócie. Jestem ciekawa, jak akcja potoczy się w tej właśnie czwartej części. Myślałam, że mało pamiętam z tej historii, ale jak tak zobaczyłam te okładki, to od razu mi się wszystko przypomniało. Ja nie będę wam na razie streszczała, o czym jest Tylko matka, bo wolę tę książkę przeczytać i pod sam koniec wam opowiedzieć w skrócie, żeby wiedzieć, czego wam nie zdradzać, co mogę wam zdradzić, wiecie, tak w podsumowaniu już. Także jeżeli chodzi o książki, to wszystko. Ja zabieram sobie tę najnowszą do łóżka. And I said, what are you saying? I'm a good cooker. I was joking, you know. Bo jest 13, a ja dalej jestem w piżamie i nie widzicie mnie, widzicie materac. Jest 13, ja wprawdzie wstałam dość wcześnie, bo przed 9, a zasnęłam dość późno, ale pisałam wam na Instagramie, że biorę katrę, bo mam przepisaną od lekarza i nie umiem się po tym lekarstwie wybudzić, to znaczy muszę spędzić jakieś 2 godziny w łóżku, żeby dojść do siebie i teraz właśnie dochodzę do siebie. I nie wiem, czy jest sens to brać. Zobaczę jeszcze, może dzisiaj wezmę, jeżeli jutro będę się czuła tak samo, to chyba zrezygnuję, bo no chyba nie widzę sensu, żeby brać coś, po czym nie czuję się najlepiej. No, kochani, ja wstaję, bo muszę postawić wywar na zupę. Będziemy mieć dzisiaj pomidorową, a tu widzicie moją skarpetkę. Dobra, idę obierać. Oj. Idę obierać warzywa. Ten kadr jest spoko? Chyba jest. Możecie w tle słyszeć szum fal, ale to jest tylko zmywarka. To nie jest tak, że przeniosłam się na wyspę Baroy. Chociaż po części tak trochę jest, bo aktualnie jestem na stronie 203
I musiałam na chwilę odłożyć książkę Roya Jakobsena Tylko matka, bo wchłaniam tę historię. Ona mnie po prostu pożera. Ja chcę ją czytać i to jest dla mnie fascynujące, bo tak jak w tej części, tak i w poprzednich, tutaj nie ma wartkiej akcji, tutaj nie ma dużych zwrotów akcji, tutaj właściwie nie, że nic się nie dzieje, bo poznajemy życie ludzi na wyspie i nie tylko, ale to tak wciąga, to tak niesamowicie fascynuje, to ma tak niesamowity klimat, taki mroźny, oszczędny w słowa, bardzo surowy, że to wszystko po prostu jakoś tutaj się spina i znajduje swoje miejsce. I tak jest też w tym przypadku, że jednocześnie jest to historia przepełniona emocjami, w której pojawiają nam się nowi bohaterowie, gdzie historia idzie do przodu, jednocześnie mamy rozliczenie z przeszłością, mamy powrót pamięci do czasów II wojny światowej i ta pamięć cały czas jest żywa w głowach bohaterów. Jednocześnie jakby idziemy do przodu, poznajemy nowe losy, nie tylko wyspy, bo jakby tutaj nam ta historia troszeczkę już się poszerza, gdyż jakby bohaterowie zaczynają idzieć. Bohaterowie zaczynają opuszczać wyspę i zaczynają... Gdzie ty jesteś, Jadaś? A ty możesz wejść. No nie wstydź się. Znaczy ja skończyłam. A, że bohaterowie znowu opuszczają wyspę i oni jakby pokazują nam inną stronę tego życia, które następuje właśnie po II wojnie światowej. Jakby pokazują nam też, jak ten model życia się zmienia, jak wyobrażenie o świecie się zmienia, jak zmienia się w ogóle rola człowieka i tego, czego oczekuje od życia. Po prostu, to jest książka o życiu, bez wątpienia. Ja uwielbiam w ogóle to, w jaki sposób Roy Jakobsen przedstawia rzeczywistość i to, w jaki sposób skupia się na kwestiach, które mogłoby się wydawać na pierwszy rzut nie są istotne, ale one budują całą historię i klimat tego, w jaki sposób jest ona przedstawiona. Więc to w takim dużym, dużym skrócie i chciałam zrobić króciutki update tego, jak właśnie prezentuje się książka Tylko matka. Jeżeli chodzi o historię, bo ja wam w sumie nie mówiłam na samym początku, o czym jest akurat ta część, bo nie wiedziałam, co będzie spoilerem, a co nie, no to w takim dużym skrócie poznajemy tutaj dalej losy Ingrid Baroy, która jest taką... jakby to powiedzieć... Nie ostoją, nie, nie. Ona jest królową, chociaż to może za wiele powiedziane. Nie królową w sensie stricte królową, królową, ale to ona decyduje, jak funkcjonuje Wyspa Baroy. To ona ma ostatnie słowo i jakby tutaj w tej książce pomału zaczyna jej to gdzieś umykać, jakby bohaterowie zaczynają mieć swoje zdanie i zaczynają jednak decydować o swoim losie. Więc tutaj, wiecie, też dochodzą pewne kwestie związane z konfliktem między pokoleniami i konfliktem rodzinnym. No i przede wszystkim cały czas ta pamięć i wspomnienia z przeszłości. Tutaj się to wszystko ze sobą łączy i cały czas jest to mocno podkreślane w tej historii. Zwłaszcza, że tutaj też jest bardzo dużo dzieci, które cały czas tam o tej przeszłości przypominają. Także to tyle, to nie jest żaden spoiler, bo nawiązuje to do poprzednich książek i bez wątpienia trzeba przeczytać poprzednie książki, żeby czytać tę. Nie można czytać ich osobno, bo one się ściśle ze sobą łączą i one rzeczywiście tworzą większą całość. A, i tutaj pojawia się w ogóle jeszcze taka postać pastora, który jest też historykiem i jeszcze nie wiem, ale na razie ta informacja się tutaj pojawiła, więc myślę, że tutaj też taki będzie powrót do korzeni, bo on się też pyta o rodziców Ingrid, czy też dziadków, tego skąd się to wzięło, jak w ogóle wygląda połów ryb na wyspie, ile się ich łowi, więc od takiej strony technicznej też podchodzi do tej historii. Zresztą Roy Jakobsen też bardzo często opisuje, jak wygląda połów, jak wygląda codzienne życie rybaków, jak wygląda podróż statkiem i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym też tutaj możecie przeczytać. Dobra, bo my teraz z Adamem będziemy grali. Ja chwilę odłożę książkę i może później jeszcze na chwilę do niej wrócę, bo jestem ciekawa, jak to się nam dalej potoczy. Ale póki co idziemy grać. Gramy w Raymana? Mhm.
No, to my idziemy grać. I jeszcze słuchajcie, czekajcie. Adaś, wyłącz muzykę, bo mi zablokują film. Tutaj ja wam to mówiłam już w reading vlogu, gdzie opowiadałam o poprzednich książkach, ale tutaj też o tym wspomnę, bo to, że okładki wyglądają tak, a nie inaczej, to nie jest przypadek. To znaczy ja mam taką teorię, że każda z tych okładek prezentuje, jak wygląda życie. Tutaj to życie się dopiero zaczyna i to są oczywiście liny ze statków i to życie się jakoś tam, wiecie, kształtuje, tutaj się te liny jakoś tam ze sobą łączą, jakieś supełki się pojawiają. Białe Morze to w ogóle jest... To w ogóle jest po prostu mieszanina wszystkiego i tutaj zaczyna się wszystko rozgrywać, burzyć, tworzyć i wiecie, no. Także tak też prezentuje się druga okładka. Trzecia to jest właśnie porządkowanie tych spraw, porządkowanie życia, układanie tego życia na nowo, dopinanie i odszukiwanie pewnych znaczeń, zadawanie pytań i tak dalej, i tak dalej. I tutaj zobaczcie, że te supy zaczynają się już rozwiązywać. I mam wrażenie, że tutaj też pojawiają się odpowiedzi na pytania, które pojawiały się w głowie Ingrid od samego początku. I gdzieś tam jeszcze pojedyncze supełki zostają, ale... Ja nie wiem, czy to powinny być supy, czy węzły? Jak są? To? To jest węzeł? To bardziej węzeł. Węzeł. Bo super to chyba inaczej. No, to w każdym razie chodzi o węzły, nie o supy. No, wiecie o co chodzi. W każdym razie, wiecie, to jakby to jest taka moja teoria. Nie wiem, czy to nadinterpretuję, czy nie. Może, nie wiem. Ale fajnie, że też te okładki się ze sobą łączą i one, no, ślicznie tutaj się komponują z tą historią. I dzięki temu mogę jakąś taką teorię spiskową wysunąć. I że teraz będziemy mogli grać w Raymana i oboje w ogóle się poczujemy lepiej. Dobra. Możecie widzieć, ja dopiero co wstałam i Adam zrobił mi herbatę. Także teraz sobie siedzę i piję. I w ogóle jesteście na krześle obrotowym. Jak w pokoju przesuwaj, słuchajcie. Agnieszka, ile książek przeczytałaś w tym roku? Nie no, położyłam was na krześle obrotowym, bo nie chciało mi się montować kamery w statyw, co jest w ogóle jakby nielogiczne, bo to trwa 3 sekundy, no ale już dobra. Chciałam sobie posiedzieć po prostu na podłodze i druga sprawa, mam ładną biblioteczkę. Nieważne jaki regał weźmiemy, więc... Czemu z tego nie skorzystać? Dobra, kochani, bo tutaj pogaduchy, ha, 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 ja bym mogła tak gadać, ale skończyłam czytać najnowszą pozycję Roya Jakobsena, Tylko matka. Jest to książka z serii dzieł pisarzy skandynawskich od wydawnictwa poznańskiego i ja wam nie powiedziałam, kto akurat ją przełożył, a zawsze o tym wspominam. Przełożyła Iwona Zimnicka. I słuchajcie, tak jak wam już powiedziałam na samym początku, to jest czwarta część, powiedziałam trzecia, czwarta. Tutaj są trzy poprzednie z tej serii właśnie, którą napisał Roy Jakobsen. Te książki się ściśle ze sobą łączą i kiedy dodawałam wam zdjęcie na Instagramie, kilka osób do mnie pisało, czy jest to smutna książka i czy sięgać po nią nieprzygotowanym. Jeżeli chodzi o przygotowanie, no to trzeba przeczytać trzy poprzednie książki, bo ta historia ściśle łączy się właśnie z tymi poprzednimi. Jeżeli chodzi o to, czy jest to książka smutna, nie. Nie, ona jest specyficzna, ale ona nie jest smutna. Ona oczywiście ma fragmenty bardzo emocjonalne, ale
nie jest to taki smutek, który wyciska łzy. Mam wrażenie, że jest to bardzo surowa historia. Nie dlatego, że surowo obchodzi się z czytelnikiem, tylko dlatego, że jest ona oszczędna w słowa, przez to, kiedy czytamy w ogóle tę historię, to wydarzenia naprawdę szybko idą do przodu. Jednocześnie nie skupiamy się na jakichś tam elementach, które powodowałyby w nas jakąś falę uczuć, tylko mamy pewne wydarzenie, ono się rozgrywa, idziemy dalej. I powiem wam tak, po przeczytaniu właśnie tej książki doszłam do wniosku, że kiedy raz odwiedzi się wyspę Baroi, to w sumie nie można opuścić tej wyspy, ona zostaje. I tutaj nie chodzi mi tylko i wyłącznie o bohaterów, którzy się tutaj pojawiają. Bo do tej konkluzji doszłam, kiedy właśnie czytałam tę książkę i byli bohaterowie opuszczający wyspę, którzy stwierdzili, że już nigdy tam nie wrócą, że życie tam jest mega trudne, że ono nie jest nic warte. Ale i tak czy siak ta wyspa zostawała w tych bohaterach. I powiem wam tak, że to nie chodzi tylko właśnie o postacie, które się tu pojawiają. Tu chodzi też o czytelnika. Bo ja przeczytałam te trzy poprzednie książki, one wywarły na mnie duże wrażenie. I myślałam, że ja mało będę pamiętała, ale kiedy tylko sięgnęłam po tę książkę, przeczytałam pierwsze, nie wiem, 20-30 stron, wszystkie wspomnienia, ale takie wspomnienia uczuć powróciły. I ja mam wrażenie właśnie, że jak się już raz będzie właśnie na wyspie Baroi, to w sumie nie ma jak jej opuścić. To jest tak, że można opuścić wyspę Baroi, ale wyspa Baroi nas nie opuści. Ja się po prostu jakoś zupełnie inaczej poczułam. To jakoś jakieś takie wrażenie ogromne na mnie zrobiło. Co jeszcze? Słuchajcie, jeżeli chodzi o sam tytuł, Tylko matka, to po przeczytaniu tej książki też stwierdziłam, że warto sobie zadać pytanie, czy tylko matka, czy aż matka. Więc w tej historii mamy ukazane różne oblicza matek. Matek, które porzucają swoje dzieci, matek, które za wszelką cenę zostają przy swoim dziecku, które podróżują z dzieckiem, które robią wszystko dla swojej pociechy, które tracą najbliższych, które często są tylko przyrodnimi matkami. Więc mamy tutaj ukazane różne oblicza matek, które zachowują się w danych sytuacjach zupełnie inaczej, niż zachowałaby się druga osoba. I to jest dość ciekawe, ponieważ zazwyczaj, kiedy mówimy przecież to jest matka, czemu zachowała się tak i tak? Jednak pamiętajmy, że jakby każda matka jest człowiekiem, każda matka ma inny charakter, więc wiecie, o co chodzi, że tutaj jakby pojawia się ten obraz matek różnorodny i można też pomyśleć, że wyspa Baroi to jest taka matka, że nawet kiedy mamy tutaj ukazaną jakby już zmianę kulturową, zmianę podejścia do życia, wszystko idzie do przodu, ponieważ tutaj jedna z bohaterek opuszcza wyspę, zaczyna mieszkać w mieście, to może to życie w mieście jest łatwiejszy dostęp do wszystkiego. To jednak ta wyspa, jak ta matka, jednak coś pozostawiła w tych postaciach i trudno jest ją opuścić. I jednocześnie, chociaż może jest surowa, może jest wymagająca, to jednocześnie jest to coś, co wpłynęło na bohaterów i pozostawiło jakiś ślad. Tak teraz w ogóle na to wpadłam. Ja nie wiem, czy to nie jest nadinterpretacja, ale ta wizja jakby porządkuje tę historię na nowo. To tak wiecie, tak po prostu stwierdziłam, że sobie z wami pogadam luźno i nagle wchodzą mi jakieś inne poziomy interpretacji tej historii. Ale to w ogóle jest myśl, że ta wyspa właśnie, to, że ona wychowuje tych bohaterów i to, że ona ich kształtuje, no to wiadomo, ja wam już od samego początku o tym opowiadałam i przy poprzednich książkach i przy tej. Ale w kwestii właśnie tego tytułu, to nabiera jakiś sens, kurczę. Ja tutaj też mówię, że jest ta relacja międzypokoleniowa w tej książce ukazana i że to wszystko się zmienia właśnie po wojnie, bo ci młodzi ludzie mają zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inny obraz rzeczywistości też się im pojawia. I dlaczego ja też o tym mówię? Bo jest taka scena, w której Ingrid udaje się na ląd i odwiedza swoje dzieci w szkole. No i zachowuje się tak dość, można było powiedzieć, dziwnie, bo wchodzi do klasy i stwierdza, że ona chce posłuchać, że ona chce siedzieć. I dzieciaki, które są w klasie, które ją znają, które są tam w jakiś sposób z nią związane, nie mogę wam powiedzieć dokładnie jak, no bo to byłby
troszeczkę może swoje, ale w każdym razie dzieci, które są z nią związane, powiem tak, nie, że odczuwają wstyd, ale jest im głupio z jej powodu, bo wszyscy uważają, że Ingrid jest taką prostą kobietą i że właśnie przez to zachowanie nie pokazuje nic wartościowego. I wiecie, to jest matka, która jest z nimi związana, która jest taką głową rodziny, jeżeli chodzi o wyspę Baroi. I nagle przychodzi taka sytuacja i pytanie właśnie, czy jest mi wstyd, czy powinnam się przyznać, czy to jest zabawne, czy to jest fajne, czy nie. Więc ja tak podczas czytania tej książki zadawałam sobie pytanie, czy powinnam mówić tylko matka, czy aż matka, no ale podczas czytania tej książki myślę, że sami sobie zadacie to pytanie. Więc jeżeli czytaliście poprzednie trzy części Roya Jakobsena, czyli Niewidzialni, Białe Morze, Oczy z Rigela, tutaj wam pokażę, to myślę, że powinniście sięgnąć też po książkę Tylko matka. A jeżeli nie czytaliście i chcecie poczuć ten klimat, ten surowy klimat skandynawski, to jak najbardziej warto, bo jest to historia, która bez wątpienia oddziałowuje na czytelnika i wprowadza coś nowego po prostu w jego świat czytelniczy. Więc może nie jest to książka, która angażuje emocjonalnie. To znaczy, tak jak wam już powiedziałam, ona jest bardzo oszczędna w słowa. Przez to, jak czytamy tę historię, to ja miałam takie wrażenie, jakbym była rzeczywiście na tej wyspie i ta przestrzeń, która jest właśnie surowa, zimna, niebezpieczna, wpływała też na to, jak ja poznaję ten świat przedstawiony. I to jest tutaj, wydaje mi się, że znaczące. Tak jak wam już powiedziałam, raz odwiedzi się wyspę Baroi zostanie z wami na zawsze. Także jeżeli będziecie mieli możliwość, to jak najbardziej wam polecam, żebyście sięgnęli po tę książkę, po te książki i poznali tę historię. Jeszcze chcę powiedzieć, że jeżeli czytaliście poprzednie części i boicie się, że mało pamiętacie, to nie ma się czego obawiać, bo w pierwszej połowie jest bardzo wiele wspomnień, więc wszystko jest przypominane. Właściwie przez całą książkę pojawiają się różne wspomnienia. Już? Okej. Okay. Zadrapało mnie w gardle. Właściwie przez całą książkę pojawiają się wspomnienia, które pozwalają czytelnikowi przypomnieć sobie wydarzenia z poprzednich części i jednocześnie słuchajcie, co ja niesamowicie też lubię i szanuję, że wszystkie te historie są... nie, chciałam powiedzieć, że są do siebie podobne. One nie są do siebie podobne, one są konsekwentne. To znaczy, nie zostałam w żaden sposób rozczarowana, że nagle autor stwierdził, że doda więcej fajerwerków. Nie. Te książki, takie jakie miały być, takie są. I każda z nich ma niesamowity klimat, ale one są spójne. Więc to mi się bardzo podobało właśnie, że ta historia od samego początku do końca jest przemyślana. Dobra, kochani, bo ja się tutaj rozgadałam, a miałam tak tylko króciutkie podsumowanie zrobić, ale widzicie, nagle moje myśli popłynęły w kierunku, w którym nie spodziewałam się, że popłyną, a teraz jakby ta historia w ogóle tworzy się na nowo w mojej głowie, nie no, żartuję, ale wiecie, o co chodzi, jakby nagle podczas mówienia doszłam do wniosku, że wyspa też może być matką i jeżeli przeczytaliście te książki albo będziecie czytali tylko matkę, no to napiszcie, to możemy sobie porozmawiać, jak to interpretować, czy moje takie wrażenie może być słuszne, czy nie. Dajcie znać. Dobra, kochani, najwyższa pora, żeby się z wami pożegnać. I ja dziękuję wam najmocniej za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!